Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak szybkie są płytki Arduino? Ja tak, dlatego postanowiłem przeprowadzić benchmark płytek, które posiadam. Benchmark, czyli test wydajności. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i prosta. Samo sprawdzenie i porównanie częstotliwości taktowania zegara mikrokontrolera niewiele powie przeciętnemu użytkownikowi. W praktyce istotne jest, ile operacji w danym czasie może wykonać mikrokontroler oraz jak często może zmieniać i odczytywać stany logiczne na wejściach i wyjściach. Dlatego zaraz to sprawdzę. Najpierw opiszę, jakimi sposobami zamierzam testować szybkość i wydajność mikrokontrolerów, a następnie opiszę, jak umiejętnie programować Arduino, aby przyspieszyć wykonywanie programów. Pierwszym sposobem testowania wydajności płytki będzie uruchomienie programu wymagającego sporej mocy obliczeniowej i zmierzenie czasu, jaki jest potrzebny na jego wykonanie. Drugim sposobem będzie uruchomienie programu, który będzie naprzemiennie zmieniał stany logiczne na wyjściu z płytki i zmierzenie częstotliwości tych zmian. Rzućcie okiem na programy, które napisałem. Ten program mierzy czas, w jakim pętla for wykona się milion razy, za każdym razem wykonując działanie arytmetyczne polegające na sumowaniu iloczynu numeru wykonywanej pętli jedynki oraz numeru wykonywania pętli podniesionej do potęgi pierwszej. Funkcja setup uruchamia komunikację szeregową z komputerem, aby móc przesłać do monitora szeregowego informacje o czasie wykonywania pętli. W funkcji loop najpierw deklaruje zmienne potrzebne do uruchomienia pętli i przeprowadzenia działań matematycznych. Później zapisuje do zmiennej czas, jaki minął od momentu uruchomienia mikrokontrolera. Tutaj jest już sama pętla for, a w niej działanie arytmetyczne oraz kod zapobiegający optymalizacji pętli. Tuż za pętlą for znowu zapisuję do zmiennej czas, jaki minął od momentu uruchomienia mikrokontrolera. W kolejnej linijce kodu obliczane jest, ile czasu zajęło wykonanie pętli for. Ostatnie linie kodu odpowiadają za przesłanie obliczonego czasu oraz komunikatów do monitora portu szeregowego. Testy wydajności przeprowadzę na następujących płytkach. Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Mega Android, Arduino Due, Arduino M0 Pro, Arduino Leonardo Ethernet, Arduino Leonardo, Arduino Jan, Arduino Micro i chińskim klonie Arduino Nano. Aby Was nie zanudzić, na filmie pokażę tylko testy wydajności najpopularniejszych z płytek, czyli Arduino Uno. Resztę płytek przetestuję poza kadrem. Do roboty! Po podłączeniu Arduino Uno do komputera wgrywam program, a następnie włączam monitor portu szeregowego i czekam na pierwsze wyniki. Na potrzeby wideo odrobinę przyspieszę czas oczekiwania. Jest pierwszy wynik, około 14,3 sekundy. Te same testy przeprowadziłem na reszcie płytek. Zobaczcie wyniki pomiarów. Teraz sprawdźmy, jak szybko płytki Arduino mogą zmieniać stany logicznie na wyjściach. Program wygląda następująco.
Bajecznie prosty, prawda? Chyba nie ma co tłumaczyć, więc od razu wgram go na płytki i sprawdzę na oscyloskopie częstotliwości zmian na wyjściu. Tak jak w poprzednim teście, teraz pokażę tylko pomiar na Arduino Uno. Sondę oscyloskopu podłączam do pinu drugiego i masy. Oscyloskop pokazuje, że częstotliwość zmian to 88,26 kHz. Zobaczcie rezultaty dla pozostałych płytek. Wcześniej wspominałem, że odpowiednio programując, można przyspieszyć wykonywanie kodu. Sprawdzę, jaka będzie różnica w częstotliwości zmian stanów logicznych na wyjściach po przeniesieniu kodu z funkcji loop do funkcji setup. Funkcja loop przy każdym wykonaniu sprawdza, czy nie są transmitowane żadne dane do Arduino za pomocą portu szeregowego, co zdecydowanie spowalnia wykonywanie programu. Zobaczcie, jak wygląda kod programu po zmianach. Zamiast funkcji loop używam pętli while w funkcji setup. Ta niewielka modyfikacja zwiększyła częstotliwość zmian stanów logicznych na wyjściu do 96,25 kHz. Przyznacie, że całkiem nieźle. Wiem, że z Arduino da się wycisnąć jeszcze więcej, ale musimy zrezygnować z używania funkcji loop, pin mode, digital write. Kod, który Wam zaraz pokażę, obsługuje porty bezpośrednio. Zobaczcie. Tak napisany program zwiększył częstotliwość zmian do 4 MHz, czyli 4000 kHz. W porównaniu z pierwszym programem, to ponad 40 razy szybciej. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego twórcy Arduino zachęcają do używania funkcji, które pożerają tyle mocy obliczeniowej. Odpowiedź jest prosta. Ekosystem Arduino został stworzony dla amatorów i musi być prosty i przyjemny w programowaniu. Obsługa rejestrów w kierunku danych i rejestrów wejścia portów nie należy do najprzyjemniejszych czynności, a używanie wbudowanych funkcji bardzo ułatwia programowanie. A i tak większość użytkowników nie wykorzystuje możliwości mikrokontrolerów. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałem w pełni tematu optymalizacji kodu, ale to wideo miało na celu porównanie wydajności różnych płytek Arduino. Myślę, że mógłbym nakręcić kolejny film o optymalizacji kodu. Co Wy na to? Mam nadzieję, że to wideo było dla Was pomocne i ciekawe. Zapraszam do oglądania kolejnych, które powinny pojawić się na tym kanale już niebawem. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach.